42 projekty wpłynęły do tarnobrzeskiego magistratu w ramach 8 edycji budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Nad tymi zweryfikowanymi pozytywnie mieszkańcy będą mogli głosować w październiku. W tej edycji pula środków do wykorzystania wynosi ponad 1 595 000 zł. Wszystkie 42 zgłoszone przez mieszkańców projekty, w tym 36 małych, szacowanych przez wnioskodawców na kwotę do 10 000 zł i 6 dużych, dla których wartość szacunkowa zadania przekracza 10 000 zł, zostały poddane ocenie Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Pozytywnie zaopiniowano 26 projektów małych i 5 dużych. Około 9 projektów musieliśmy odrzucić ze względów formalnych. Najczęściej związało się to z propozycją budowy jakichś elementów infrastruktury na działce, które nie należy do miasta, do gminy Tarnobrzeg, a lub jest sprzeczne z dokumentami strategicznymi czy z planami zagospodarowania przestrzennego, a także jeden projekt został odrzucony ze względu na techniczne aspekty, po prostu czy był niedoszacowany lub nie do wykonania w danym roku. Złożone projekty dotyczą zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega. Małe wychodzą naprzeciw małym potrzebom mieszkańców miasta, które można zrealizować w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania lub w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich. Są proste i szybkie w realizacji. Niektóre wiążą się także z zakupami. W tym roku mamy taki projekt, który został pozytywnie zaopiniowany, zakupu traktora do koszenia trawy na jednym z osiedli, ale jest tych projektów 26 i każde osiedle, prawie każde, bo niektóre nie zgłosiły żadnego, ale prawie każde osiedle ma jakiś swój projekt. Spośród dużych zgłoszonych przez mieszkańców projektów, 2 zostały zlokalizowane nad Jeziorem Tarnobrzeskim, po jednym na osiedlu Wielowieś oraz na terenach zielonych nad Wisłą, 1 obejmuje swym zasięgiem całe miasto. Jeden z dużych projektów mówi o budowie infrastruktury sportowej, a konkretnie o boiskach do gry w bóle, czyli w takie kule metalowe. To jest taki mniejszy projekt, nie poniżej 50 000 akurat wyniósł, ale są też ogromne projekty, jak projekt dotyczący całego miasta, wszystkich osiedli, związany z dobudową jeszcze oświetlenia w mieście, tak aby było bezpiecznie i widno w naszym mieście, ale także duży projekt nad jeziorem, który zakłada budowę wioski słowiańskiej. W tym roku zgłoszony został również projekt wykonania ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Tarnobrzeskim Akwenem. Projekty są, tak jak powiedziałem, zweryfikowane, ale to jeszcze nie koniec procedury, ponieważ można się jeszcze odwoływać. Będzie procedura odwoławcza w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku weryfikacji. Jeżeli projekt był negatywnie zweryfikowany, można się odwołać za pośrednictwem prezydenta do Komisji Głównej Rady Miasta i jeżeli zakończymy tę procedurę odwoławczą, wtedy zaczniemy przygotowywać się do głosowania. Głosowanie planujemy między 12 a 18 października. Lista zwycięskich projektów, które otrzymają najwięcej głosów i zostaną zrealizowane w 2021 roku, mieszkańcy poznają do 21 października.